Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj zaprezentuję Wam najlepsze dostępne samochody za IGC dla każdej klasy, jakie obecnie są teraz dostępne. Ceny tych samochodów możecie sobie sprawdzić sami, ja nie będę teraz podawał tych cen. Chodzi mi o to, żeby pokazać, opowiedzieć może coś o tych samochodach, które są moim zdaniem najlepsze, które najbardziej się nadają do jakiejś tam danej klasy. Zacznijmy sobie od może najlepszego samochodu w klasie A. Jest nim BMW M3 GTR. Moim zdaniem teraz lepszego samochodu po prostu nie ma. Mamy tutaj mocne nitro, bardzo fajne prowadzenie, mimo że auto ma już swoje lata właściwie w Wordzie, to i tak jest to dobry konkurent i jeśli naprawdę dobrze przejedziemy jakąś trasę, możemy wygrać z najlepszymi autami w klasie A. Ja zdecydowanie polecam właśnie tą BMW-kę, jeśli komuś brakuje jakiegoś koksa do klasy A, a chciałby pojeździć czymś innym, może niekoniecznie lepszym. BMW-ka jest takim właśnie samochodem, który może się spodobać dużej rzeszy graczy, dlatego że ma dobre osiągi i fajny wygląd. I no wiadomo, jest to samochód, który bardzo wszyscy lubią ze względu na poprzednie części Need for Speeda. Kolejnym bardzo dobrym samochodem do właśnie klasy A, którego możecie dostać za IGC, czyli kasę z gry zdobytą w wyścigach, jest Corvette ZR1. Jest to naprawdę fajny samochód i fajnie się prowadzi, ma dość dobre przyspieszenie, nitro niestety słabe, chociaż nie jest... Jest leciutko odczuwalne, nie jest takie bez przesady, nie jest takie aż całkiem słabe. Leciutko jest gdzieś tam odczuwalne, prawda? Natomiast prowadzenie jest tutaj naprawdę super. Po wsadzeniu jakichś tam dobrych części samochód świetnie się spisuje na wyścigach może bezklasowych. No na klasówkach jednak ważne jest, bardzo ważne jest nitro, którego tutaj nie posiadamy. Kolejnym autem jest Corvette karbonowa, czyli... Chevrolet Corvette Z06 Carbon Limited Edition. I tutaj mamy masakryczne przyspieszenie, naprawdę. Ten samochód przyspiesza niesamowicie, ale niestety prowadzi się tragicznie. Hamulców praktycznie nie ma, także nawet przed zakrętem ciężko jest tutaj dobrać odpowiednią prędkość, że tak powiem. Ciężko jest wyhamować po prostu, ciężko jest tym samochodem dobrze jechać na krętych trasach, na jakichś krętych odcinkach, ciężko nim wymijać przeszkody na pościgach. Więc dla kogo jest, do czego by się nadawała ta Corvette? Bo w sumie na dragi też nie bardzo, prawda? Ja bym polecał Wam Corvette karbonową na taki wyścig jak Heritage Heist, gdzie mamy kawałek, spory kawałek autostrady na Highway 99 and State, czy trasę w odwrotną stronę na Highway 99 and State. Także ten samochód właśnie dedykuje takim szybkim, prostym trasom, gdzie nie ma ostrych zakrętów i które możemy pokonać bez problemu tym samochodem. Bo tak jak mówię, no niestety prowadzenie jest tutaj kiepskie, mimo dobrego przyspieszenia nie będziemy mieli tym samochodem dobrych wyników na krętych trasach, ale może nas zaskoczyć tam, gdzie jest sporo prostych. Ku może zaskoczeniu niektórych, kolejnym moim typem jest Nissan Skyline R35 Spec V. Jest to naprawdę dobry samochód z tego względu, że ma bardzo fajne ruszenie, bardzo fajnie rusza dzięki napędowi AWD i jest to samochód bardzo lekceważony przez społeczeństwo Need for Speed World, a jest to dobry wóz, naprawdę. Po wsadzeniu jakichś tam dobrych części ultra czy profesjonalnych naprawdę spisuje się całkiem nieźle i to ruszenie jest tutaj bardzo dobre. Także ja bym Wam polecał jeszcze spróbować właśnie tego GTR-a. Może uda Wam się coś wygrać, chociaż nitro nie jest tutaj najlepsze. Jeśli ktoś posiada wersję dragową ze śnieżkami, ona chyba była ze śnieżkami? Nie, chyba bez śnieżek, ale ona była na święta jakoś dawana kiedyś. No to na dragach spisuje się ten GTR bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście przegra z samochodami z mocnym nitrem, ale i tak jest dobry, i tak może tutaj osiągnąć dużo na długich dragach, jak Skyrmistrz, jak się to tam czyta, sorki. Także ja Wam polecam jeszcze ten samochód, jeśli chcecie sobie wypróbować coś innego, to jak najbardziej Nissan nadaje się do tej ligi. Kolejnym moim typem do klasy A jest Audi R8.
5.2. Jest to samochód z dobrym przyspieszeniem, przede wszystkim. Mamy tutaj naprawdę fajne przyspieszenie powyżej 100 km na godzinę. Samochód tak sobie się prowadzi. Jest raczej bardziej ociężały i trzeba go bardziej wyczuć. Jest taki podsterowny. Wychodzi z zakrętu, możemy się nim łatwo rozwalić o bandy. No jest ciężki ogólnie do wyhamowania, słaby ma hamulce, więc trzeba po prostu dojść z nim do wprawy, włożyć jakieś dobre części, pokombinować z tuningiem, może akurat uda się wam coś tutaj fajnego uzyskać z tego samochodu. Niemniej te kilka pierwszych, które wam pokazałem, są znacznie lepsze niż właśnie Audi R8, chociaż na przykład Audi R8 ma niewiele gorsze przyspieszenie od korwety karbonowej, natomiast prowadzenie jest tutaj troszeczkę lepsze, dlatego jeśli ktoś naciął się właśnie na karbonkę, no to może jeszcze spróbować powalczyć w R8. No i otwieramy klasę B. Tym razem w klasie B mamy, ja polecam, Bossa z 69 roku. Mamy tutaj mocne nitro w klasie B wymaksowany, jest naprawdę całkiem niezły i może się równać z najlepszymi nawet z Toyotą MR2. Możecie pokonać tym samochodem Toyota MR2, czujecie i macie ten wóz za kasę z gry. Dlatego polecam wam właśnie Bossa. Możecie nim Bossa wygrać na, myślę, że większości klasówek w klasie B. Nie będzie z tym raczej żadnego problemu. Samochód fajnie się prowadzi, jak wspomniałem, ma mocne nitro. Prędkość maksymalna nie jest tutaj aż taka istotna, ale jest ona jak na klasę B dobra. I ogólnie samochód jest dobry. Fajnie się prowadzi, jak mówię, i możecie nim tutaj sporo wygrać. Także opłacalny zakup jak najbardziej do klasy B. No i tutaj mamy kolejnego koksa, czyli BMW Sport Evolution, BMW M3 Sport Evolution. Dla niektórych lepszy od Bossa, dla niektórych lepszy nawet od Toyoty MR2. Mamy tutaj koksiarskie nitro, ale przede wszystkim bardzo dobre prowadzenie, dlatego na klasówkach w klasie B jak najbardziej się nadaje. Mamy kręte trasy. Ten samochód w zasadzie nadaje się do klasy C, więc możecie go sobie wstawić również do klasówek w klasie C, jeśli ktoś chce, bo ten samochód w zasadzie zaczyna się tuningować od C, więc możecie jeszcze tym wozem wygrać po prostu coś w tych niższych klasach. Moim zdaniem jak najbardziej nadaje się do tych obu klas. W B również bardzo dobry zawodnik, jak mówię, na krętych trasach dobrze się spisuje, także polecam gorąco BMW M3 Sport Evolution, dobry samochód. No i otwieramy klasę C samochodem Nissan Skyline 2000 GT-R C10. Samochód ogólnie dobry. Polecam wam go właśnie mieć w klasie C, dlatego że w B już sobie raczej nie poradzi. Tam mamy koksów z mocnym nitrem. Właściwie klasę C otworzyliśmy sobie przed chwileczką też w BMW Sport Evolution, bo też tamten samochód się nadaje jeszcze lepiej niż właśnie ten Nissan do klasy C, bo tam mamy mocne nitro, prawda? No i ale poza tym, jeśli chcecie mieć jakiś inny samochód, popróbować sobie innym samochodem w klasie C właśnie, no to proponuję wam właśnie Skyline'a, no nic innego nie wynajdziemy tutaj za kasę z gry obecnie, więc jest to dobra opcja i naprawdę samochód może się spisać. No i tutaj mamy słynnego 200 SX-a Driftera. Niestety w Wordzie nie ma driftów, ale ten samochód naprawdę bardzo fajnie się prowadzi w klasie E i w klasie D. Polecam go mieć, szczególnie może w klasie E, bo w D jeszcze mamy Chevella, ale o tym za chwilę. W klasie D ten samochód poradzi sobie nieźle. Co prawda ma niską prędkość maksymalną, to jest mankament, ale prowadzenie jest naprawdę dobre. Polecam go również do klasy E, gdzie jego jedynym przeciwnikiem jest Scirocco z lepszymi osiągami, ale z dużo gorszym prowadzeniem i możemy tym samochodem na krętych trasach wygrać. Na przykład jak na Nordbeleca klasówka w klasie E, jak najbardziej polecam właśnie 200 SX-a. Świetnie się prowadzi w stosunku do Scirocco i na pewno dacie radę sobie wygrać. Dacie radę wygrać ze Scirocco.
Kolejnym wozem jest Shovel do klasy D, jak najbardziej polecam. Mamy tutaj mocne nitro. Jeśli ktoś da radę poradzić sobie z ciężkim prowadzeniem, zerowymi hamulcami, to nie ma hamulców, to się po prostu hamuje oporem aerodynamicznym i tyle. Tylko że te światełka się z tyłu świecą. Naprawdę tu hamulców praktycznie nie ma. Prowadzenie jest kiepskie, samochód skręca tragicznie. No ale mamy tutaj mocne nitro i w miarę dobre przyspieszenie, prędkość maksymalną, więc jeśli ktoś upora się z tymi wadami tego samochodu, tego modelu, to jak najbardziej polecam do D, jest to dobra propozycja, dobra alternatywa dla innych koksów, czy ja wiem, czy koksów. Polecam wam ten samochód jako samochód za kasę z gry, ale koksem on w klasie D to raczej nie jest niestety. Ale spróbujcie, może wam się coś uda wygrać. No i ostatni samochód, jaki wam zaprezentuję, to będzie właśnie Scirocco, zdecydowany lider osiągów, jeśli chodzi o klasę E, najlepszy samochód do tej klasy. Jeśli ktoś się upora z troszeczkę ciężkim, ociężałym prowadzeniem, to może naprawdę sporo wygrać. Scirocco ma słabe nitro, ale jeśli chodzi o prędkość maksymalną, przyspieszenie, no to tutaj jest zdecydowanie dużo lepiej niż większość samochodów w jego klasie, więc jak najbardziej w klasie E, najniższej klasie, polecam, można nim wygrać. Jest to chyba jedyny taki samochód, którym można właściwie wygrywać w tej klasie. Nie ma innego takiego dobrego czy lepszego od Scirocco niestety na obecną chwilę. No i dobra, to była moja propozycja, jeśli chodzi o samochody za kasę z gry, jakie są obecnie dostępne, jakimi możecie w danych klasach wymiatać. Jak pewnie zauważyliście, nie podałem żadnego auta do klasy S, dlatego że są oczywiście wozy, na przykład jak Lexus LFA, którego możemy podnieść do S, ale on sobie tam totalnie nie poradzi. Będziecie mieli po prostu szereg niepowodzeń i frustracji z tego powodu, że jak nie objedzie was zwykła podszawka, która została wycofana ostatnio, GT3 RS 997 MK2, po prostu została wycofana. Ja myślałem, że jeszcze jest i chciałem wam polecić ten samochód, ale niestety twórcy wycofali ten wóz i nie wprowadzili żadnego innego. Nie było rotacji samochodów w tym tygodniu, nie wiem czemu. I po prostu się ten samochód nie pojawił, żaden taki do klasy S, którego mógłbym wam polecić za kasę z gry. Natomiast lista, którą wam podałem, samochody, o których wam opowiedziałem, myślę, że jak najbardziej jest to taka lista, którą możecie konkurować w danych klasach. I na szczególną tutaj uwagę zasługuje M3 GTR, który jest zdecydowanie najlepszym samochodem w tej teraz obecnie w Wordzie. No, ma mocne nitro, dobre przyspieszenie, więc jeśli ktoś nie ma jeszcze tego samochodu, myślę, że to jest opłacalny zakup, tak samo jak M3 Sport Evolution. Jest to samochód równie dobry do właśnie wygrywania w klasie C czy B, dlatego możecie nawet tu w dwóch klasach wygrywać, więc to jest jeszcze bardziej opłacalny zakup. No cóż, jeśli wam się podobał ten filmik, to lajkujcie, komentujcie. Ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie, zapraszam po więcej z Need for Speed World i nie tylko. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.